na takich turniejach nie ma czasu, żeby długo rozpamiętywać porażkę. Akurat dzisiaj mamy dzień wolny, więc nie ma okazji do rewanżu, do odegrania się już na kolejnej drużynie, więc na pewno ciut dłużej niż mecz z Kubą, mimo że wygrany to jednak trochę bardziej bolał niż ten wczorajszy. Przed nami mecz z Chinami, dzisiaj mam troszeczkę czasu na regenerację i na analizę przeciwnika. Będziemy dobrze przygotowane fizycznie i taktycznie. Wiemy, że to są bardzo wysokie zawodniczki. Wiemy, że grałyśmy z nimi już kilka spotkań, także mniej więcej kojarzymy, na czym ta chińska piłka ręczna polega. Nie będę zdradzać tutaj szczegółów. Myślę, że na boisku uda nam się przeciwstawić im skutecznie. Wydaje mi się, że nikomu nie będzie się chciało gdzieś wychodzić do miasta. Tutaj może się przespacerujemy. Dzisiaj akurat jest w miarę dobra pogoda. No ale przede wszystkim ten dzień przeznaczymy na regenerację i na odpoczynek.